gości czy przechodniów do zadania sobie pytania, kim był ten człowiek, czego dokonał. Czasami tylko w ten sposób możemy ocalić od zapomnienia tych, którzy nie umieli być w swoim czasie medialnymi celebrytami. A pamięć o nich ze wszechmiar zasługuje na uznanie. Obowiązkiem każdego nowego pokolenia jest dbałość o świadectwa przeszłości. Wtedy łatwiej odpowiedź na pytanie, skąd przyszliśmy. Stosunek do historii, do sztuki, do zabytku jest miarą odpowiedzi na nurtujące ludzi inteligentnych pytanie. Kim jesteśmy? Upamiętnianie dziedzictwa pozwala nam zastanowić się, dokąd zmierzamy. Jednym z obowiązków i dodatkowych obszarów działania władz samorządowych jest kultywowanie pamięci wybitnych mieszkańców. Władze Pragi Południe od lat dbają o upamiętnianie ważnych postaci związanych z naszą dzielnicą. Są to pamiątkowe głazy i pomniki, ale także tablice, których pojawia się coraz więcej. Tylko w ostatnich latach odsłonięliśmy tablicę imienia Tadeusza Borowskiego, Zygmunta Hibnera, Mirona Białoszewskiego, Zygmunta Kęstowicza, Jana Molgi, Anny Jachininy, Andrzeja Schiffersa, Kazimierza Przemiota czy Mieczysława Foga. Cieszę się, że dzisiaj do grona tych osób dołączą cztery postacie naszych ważnych, fajnych, super mieszkańców, o których ja już nie będę mówiła, oddaję głos tym, którzy inicjatorami. Dziękuję bardzo. Na tą panią teraz. I na tego pana.